ruch. Jeśli idzie to skrzyżnie, prawa noga, lewa ręka do przodu. Idziemy sobie spokojnie, stawiamy nogę zewnętrzną przed tyczką, skręcamy biodra w kierunku następnego biegu i wyrzucamy drugą nogę. I znowu idziemy sobie spokojnie, stawiamy tą nogę, jest środek ciężkości obniżony, jest skręt, wszystko w zwolnionym tempie pokazuje i wyrzucamy nogę w drugim kierunku. No już lepiej. O, już lepiej, tak. I praca ramion, tak jest. Proszę, jeszcze raz popatrzcie, żeby nie stawiać stopy bokiem, żeby jej nie skręcić, tak? Okej, o tym zapomniałem. Ruszamy, tutaj rzeczywiście jest hop, raz i skręcamy. W momencie, kiedy mamy tą nogę postawioną, skręcamy w prawo, następuje, popatrzcie, obrót tej stopy i wyrzucenie nogi. Spróbujmy jeszcze raz, dwie zawodniczki, szybciutko. Szybciej, szybciej. Dziękuję, słuszna uwaga. Ale stało dobrze, teraz był skręt, hop. Tylko żeby to nie było takie sztuczne, tylko bardziej naturalne. Wiadomo, że na początek wszystko, co się robi w formie ścisłej, wygląda sztucznie. A później ono będzie przybierało w tą formę coraz bardziej zbliżoną do gry. Dobra, trzymanie. W lewo lewa noga. Tu prawa ręka. Biegniemy, zatrzymanie i teraz jest wyrzucając nogę, skręt, to o czym pani powiedziała trener, hop, wyrzucenie, czyli to samo, często wam się zdarza, że się zatrzymujecie i znowu można ruszyć do przodu. Po zatrzymaniu i przy zmianie kierunku mocniej wyrzucić nogę w przód, spróbuj. Jeszcze bardziej tą nogę do przodu. Jeszcze na razie wolno, prawie że tak jak właśnie tak dziwnie, ale staramy się zaakcentować, hop, ruch tą nogą. Zatrzymanie, ruch mocny tą nogą. Skręcamy całe ciało w kierunku biegu, próbujemy. I następna osoba, super. Podczas biegu pracują ręce, one nie wiszą, one pracują, proszę. I następna osoba. Odważniej muszą pracować ramiona. Hop, zatrzymanie i wyrzut nogi w tył, hop. Można sobie pomóc ręką tutaj bardzo mocno i znowu hop. Zatrzymanie, hop. Zatrzymanie. I obrót. Próbujemy. Dawaj masło. Dawaj. Zatrzymanie. Hop. Tak, i co jest ważne, poczekajcie. I teraz wróć. Szczegóły. Stańcie z boku, żeby trenerzy widzieli. Przy obrocie, będziesz się tak mniej więcej zatrzymać. Przy tym obrocie ruch ręką zewnętrzną, który nam pomoże, trzeba wykonać. I nogę trzeba obrócić w kierunku biegu. Natomiast noga, na której stoimy, na śródstopiu wykonuje pełny obrót. Próbuję. Tu. Dobrze? Proszę. O właśnie, super. O właśnie, super. Mocno. Na jedno tempo. Hop. Na jedno tempo zatrzymujesz się. Tutaj. Zmiana kierunku w linii prostej. Bo tu mieliśmy po skosach. Powolutku w marszu. Dochodzimy do przeciwnika. Stawiamy stopę i rękę. W momencie, kiedy mamy już założoną stopę i rękę, następuje obniżenie środka ciężkości i skręt na tej, to jest trudno w miejscu, skręt na tej stopie, popatrzcie, w kierunku odbicia. Natomiast ta noga, ona idzie w kierunku odejścia, tam, gdzie chcemy z powrotem odskoczyć. Jest bardzo mocny ruch do przodu. I tutaj następuje zmiana tempa też biegu, tak? Bo tu można zrobić to wolniej, hop, i nagle przyspieszyć, żeby wyjść po pozycji wyjścia do piłeczki, hop, tu czy z obrotem, to już dowolnie, tylko mówię, że w linii prostej wyjście. Tu, to ja nazywam to wyjście, bo jest dojście do piłki. Tutaj z kolei jest
odejście dla mnie. Tak w kadrze żeśmy sobie terminologię ustalili. Stąd było zawsze odejście. Pas, tam gdzieś był ruch, hop, odejście zawsze twarzą do piłki. Zawsze wzrok na piłce. I teraz proszę, jedna idzie, no już, szybciutko, która jeszcze nie była. Byłaś już? No to zasuwaj tam na tamtą tyczkę. Byłaś już? No to na tamtą tyczkę. Byłaś? To na tą tyczkę, Jolka. Dziewczyny, postawa, tak, postawa. I z tej postawy ty wychodzisz na 45 stopni z rękoma do piłki i zatrzymujesz się albo na dwa tempa, albo na jedno tempo. Dobrze? Wiesz, jak jest na dwa tempa? Dobrze, super. Wiesz, jak na dwa tempa, tam odchodzisz, tylko odsuwasz, więc tam nie ma zatrzymania na dwa tempa, tylko po prostu jest przesunięcie, zatrzymanie na obie stopy najczęściej. Najpierw jedna robi, proszę. Wróć. Chciałbym, żeby ten start był... Start jest bardzo ważny. Musisz zgubić tego gracza. Pierwszy krok jest cholernie istotny. W tym pierwszym kroku musisz zyskać sobie przewagę na ułamek sekundy, żeby ją zachować. Bo to ty decydujesz, kiedy wybiegniesz. On nie wie, on się może domyślać. Generalnie będzie stał tutaj, tak? Ale mimo wszystko musisz to zrobić bardzo szybko. Rób. Tak, i ręce do piłki. I ręce do piłki. Przesunięcie. Po podaniu. Ale ty, Ola, ty też biegasz tak, jakbyś miał... Wiesz, tu jest piłka, obserwujesz kątem oka. Odchodzisz tak, tu. Tu ręce gotowe do chwytu. Wzrok skierowany, ręce gotowe do chwytu. Cały czas, proszę. A tam tak samo, start i ręce już do piłki. To mnie zareaguj. Zareaguj, hop, tu. I odejście jest linia V. Tak trzeba. Dla mnie bardzo istotne jest w tym ćwiczeniu, żeby założyć nogę. Hop, idę w gracza. Idzie noga, idzie ręka. Nie odpychamy, broń Boże. Tylko zakładamy i też jest ta sama, ten sam mechanizm. Skręt. Wyrzucenie nogi i teraz albo zatrzymanie w ten sposób, albo będzie zatrzymanie bokiem.